Witam serdecznie. Już sobie zasiadam. O, mamy tu kilka osób. Witam Was. Mamy środę. Porozmawiamy dzisiaj o zdjęciach w nieruchomościach na sprzedaż. Chciałbym podziękować za ostatnią obecność i za aktywność, bo cały czas mam fajny feedback od Was, co mi się bardzo podoba. Teraz tematem dzisiejszego live'a będzie, czy warto robić zdjęcia samemu, czy może zlecić. Ja pamiętam takie pierwsze szkolenia, jak się zdecydowałem na rozwój edukacji swojej, bo wiecie doskonale, że po sprzedaży pierwszej tej swojej nieruchomości postawiłem zaraz potem na edukację. I pamiętam, byłem na takim pierwszym dwudniowym networkingu u pana Daniela Siwca, który właśnie preferuje jednak delegowanie zdjęć. I tak też robiłem. Moje pierwsze mieszkanka były robione u fotografa z Tarnobrzegu, więc jak chcecie namiary, to chętnie je przekażę. I fotograf po wynegocjowanej cenie robił świetne zdjęcia. Robił, bo pewnego razu na nieruchomości nie było fotografa, gdyż nie odbierał ode mnie telefonów i przepadł jak kamień w wodę. I był kolega, który zrobił zdjęcia i zachował te zdjęcia. I później on mi jakoś wysłał te zdjęcia i później ten fotograf chyba zrobił te zdjęcia, tak? I ja przez przypadek wysłałem te zdjęcia do publikacji też innej osobie, ale nie te fotografa, tylko te robione telefonem komórkowym. Ta osoba, która właśnie miała dodać te zdjęcia, miała je jeszcze obrobić. W dzisiejszym live'ie powiem, w jakim programie można to zrobić, ale pewnie się domyślacie. No co? Mi się okazało, że dzisiejsze nasze telefony mają tak dobre aparaty, że tutaj lustrzanki nie są konieczne. Wiadomo, że jak są tam droższe nieruchomości, no to nie ulega wątpliwości, żeby nie zaangażować jakiegoś softboxa z oświetleniem statywu i tak dalej, ale przy takim chłonnym rynku w czasie hossy, bądź nawet nie w czasie hossy, a w nieruchomości, która jest w cenie rynkowej i ma duże zainteresowanie klientów, można sobie tutaj śmiało poradzić przeciętnym telefonem i po odpowiedniej obróbce takie zdjęcie może wylądować w internecie i prawdopodobnie to jest wystarczające, więc tak to wygląda. Mamy tu jakiegoś lajka, Urszula Harlen, moja mamusia, pozdrawiam serdecznie mamusiu. Skoro dajesz lajka, a nie piszesz, że mnie nie słychać, to znaczy, że mnie słychać. Więc jest nasz kilka osób. No i już zdradziłem największy sekret, że nie musimy delegować fotografii specjalistom, tylko możemy sami to zrobić. Natomiast, żeby sobie tak po prostu zrobić te zdjęcia, to jest kilka szczegółów, bo wiecie, wszystko co robimy jest na ogół proste, ale diabeł tkwi w szczegółach. No i seria tych live'ów ma to do siebie, że ujawniam te szczegóły dla Was, bo w momencie, kiedy macie czas, chęci, to sobie sprzedajecie mieszkanie bądź dom samemu. Coś mi ten StreamYard teraz pika, nie wiem w jakim celu to robi. No ale dobrze, nie przejmujemy się tym. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Jak coś, to mi piszcie, bo ja nie mogę pisać, bo Facebook tak sobie zażyczył. I mam informację, że nie mogę komentować tego, co wy tam możecie komentować, więc wypiszcie do mnie w jakimś tam komentarzu. No dobra, więc przechodzimy
Powolutku rozbrajamy temacik do cna. Pierwsze, co i na co bym zwrócił uwagę przy wybieraniu się na sesję fotograficzną, to jest pora dnia. Ponieważ w zależności od tego, jaki macie układ pomieszczeń, musicie wyczaić, kiedy będzie naturalne słoneczko, bo nie trzeba być fotografem i ja też nim nie jestem i się w niego nie bawię, żeby stosować właśnie zalecenia fotografów tych starszej daty. Chociaż nie wiem, jakie są preferencje tych fotografów z nowej szkoły, bo zazwyczaj mój fotograf robił te zdjęcia w nocy. Tak, no, on robił je w nocy, więc pora dnia mu nie przeszkadzała. Ale większość fotografów wam powie, że naturalne światło jest najlepsze. Więc patrzymy na porę dnia i wtedy, kiedy słoneczko sobie tak puka do nas za zasłonki, to te zasłonki sobie tam rozsuwamy i cykamy fotki. Więc jak już mamy słoneczko, no, czy słoneczko będzie uzależnione od dwóch rzeczy, bo najpierw to faktycznie będzie pora dnia, ale też pogoda. Czyli czekamy sobie, aż wyjdzie słoneczko i zza chmurek, i wtedy robimy zdjęcia. To są takie dwie podstawowe rzeczy przy robieniu zdjęć telefonami komórkowymi bądź luszczankami. O, nie wyłączyłem dźwięku, bardzo przepraszam. Już to robimy. Ok. Następną rzeczą, jaką musimy zadbać, to jest, jakby to ująć fajnie, żeby to nie zabrzmiało dziwnie, ale pomieszczenia, które będą fotografowane, muszą mieć taką przejrzystość, to znaczy wzbudzać pozytywne emocje. Czasami jest tak, że mieszkanie jest do remontu bądź udekorowane różnego rodzaju dekoracjami, które no, już wyszły z troszkę z obiegu i jakieś takie dywaniki na ścianach. No, może teraz przesadzam, ale wiecie, o co mi chodzi. Usuwamy jak najwięcej rzeczy, bo zazwyczaj są zbędne. Tym bardziej, że nie każdy ma ten zmysł do kolorów i nie każdy umie stonować kolory. Więc tak dla bezpieczeństwa, im mniej rzeczy na stołach, półkach, ścianach, tym lepiej. Oczywiście, jeśli robimy home staging, o którym powiem w którymś z live'ów, to jest w drugą stronę, tylko że wtedy ten home staging to nie jest takie napicowane rzeczy, tylko no, jest to przemyślane. Osoby, które się tym trudnią, potrafią zrobić tak zwany efekt wow. Jako że my nie jesteśmy artystami, przynajmniej ja nie jestem i jak wy się czujecie, to nie chciałbym nikogo obrażać. Można spróbować najwyżej później zrobić te zdjęcia bez dekoracji i porównać. Pamiętajcie, we wszystkich próbach przed publikacją ratuje was mądrość tłumu, czyli robicie dwie sesje, jedna z dekoracjami, druga bez dekoracji i sobie porównujecie. 20 znajomych prawdę wam powie. Więc bez żadnych takich zbędnych wystrojów idziemy w prostotę, żeby te zdjęcia przyciągnęły jak najwięcej osób, no to spowoduje, że więcej osób zadzwoni, to przełoży się na większą liczbę oglądających osób fizycznie, a to z kolei Na sprzedaż. Chyba mi telefon, chociaż prosiłem, żeby mi do mnie nie dzwoniono, ale nie przerwało to połączenia, więc jest ok. No dobrze. Następną rzeczą, którą bym sobie tutaj wziął pod uwagę, to jest prostota. I nie słyszycie, bo dzwoni mi telefon.
tutaj. No dobra, prostota. Co mam na myśli mówiąc przez prostotę? W sumie to, co powiedziałem przed chwilą, czyli unikamy wazoników, unikamy zbędnych ozdób, przeszkadzaczy, a na pewno porządkujemy. Z założenia wiem, że lepiej, żeby było naprawdę pusto, goło i wesoło, niżeli jakieś tam bukiety, ponieważ to się nie sprawdza, a kłuje oczy. I teraz tak. Już teraz sobie wyłączam dźwięki, już wiem, że muszę być na 18:45, czyli zdążę. A miałem być na 20, czyli mnie okłamano. Przepraszam Was bardzo. Więc wracając do tematu, prosto to nas ratuje, ponieważ te zdjęcia są ładniejsze i nie ma później jakichś dziwnych komentarzy, a też się zdarzają często, gęsto, bądź nikt nie dzwoni, że jednak chce kupić te meble zamiast mieszkania, bo często, gęsto, jak wystawiamy domy, w których są stare meble, to dostajemy telefony z zapytaniem, czy ta komoda jest też do sprzedania osobno, bo ja chętnie bym sobie odrestaurowała taki mebelek. No i jeśli zależy nam na sprzedaży mebli, no to raczej znaczy proponuję wystawić te zdjęcia w miejscach, gdzie jest większy zasób ludzi, chociaż no, meble są tak rozchwytywane, że dzwonią czasami do nas. Nie wiem, czy to jest jakiś taki sposób na pozysk mebli od restaurowania, czy to jest najzwyczajniej w świecie przypadek, że osoby, które się tym trudnią, fascynują bądź pasjonują tak prywatnie, widząc takie mebelki, chcą przypadkowo zapytać o cenę. No ale z drugiej strony też nie do końca chciałoby nam się te meble usuwać, więc z dwojga złego mogą zostać, ale z tych mebli wszystko ściągamy i jak są jakieś tam zasłonki na takich tych witrynkach szklanych, to też staramy się to jakoś ukryć. Kolejnym fajnym elementem, jeśli chodzi o galerię prezentowanej przez Was nieruchomości, to jest układ pomieszczeń, taki przekrój poprzeczny z góry. I tutaj już ostrzegam wszystkich, nie jest to trudne, jest taki program, aplikacja, może też jest to w wersji aplikacji, Casa Plan. I tutaj proponuję Wam z tego skorzystać, bo to jest taki fajny, intuicyjny program, w którym możecie sobie zrobić taki wizualny rzut pomieszczeń. I osoba, która kupuje później taką nieruchomość, a wcześniej ją ogląda, potrafi sobie wyobrazić i stwierdzić, czy te pomieszczenia są dla niej. Ułatwia jej to wyobrażenie sobie tego wnętrza, a wiadomo, że oferta powinna jak najszybciej zweryfikować osobę, która nie chce kupić. Tak, że nikt nie zawraca w cudzysłowie gitary. Więc Casaplan to jeden z programów, który się Wam bardzo przyda. Kolejną rzeczą, jak Wam starczy miejsca, bo nie zawsze starczy miejsca, to znaczy w przypadku domu atrakcyjna czasami jest elewacja, atrakcyjna jest działka, jakieś oczko wodne, a niektóre programy, w którym wystawiacie te swoje nieruchomości, mają to do siebie, że są ograniczona ilość zdjęć. No i na przykład jak macie 8 zdjęć i wystawiacie dom na sprzedaż, no to prawdopodobnie atrakcyjnych zdjęć będzie więcej, co z kolei nie pozwoli Wam na stworzenie na przykład rzutu. Znaczy stworzyć możecie, ale go nie wrzucicie w ofertę. Chociaż rzut warto mieć, bo w mailu jak ktoś tam będzie chciał, to sobie szybko doślecie.
Ale kolejną taką, nie wiem jak to powiedzieć, prosto z mostu, zapchaj dziurę, czyli w przypadku, kiedy macie ubogi zasób zdjęć, bo jest to kawalerka i nie ma co tam fotografować, to możecie zrobić właśnie ten przekrój, o którym powiedziałem, możecie też zrobić. Szybko print screen. Czy z Google Maps, czyli wpisujecie adres nieruchomości i szpileczka, pyk, wasze mieszkanko. Oddalacie, przybliżacie w zależności, co jest dla was korzystniejsze. I macie kolejne zdjęcie, które, uwierzcie mi, przekłada się bardzo mocno sprzedażowo, ponieważ jeśli ktoś kupuje inwestycyjnie, to dla niego będą istotna infrastruktura dookoła, czyli gdzie jest jakiś sklep, gdzie jest jakieś kino, gdzie jest jakaś uczelnia przede wszystkim, gdzie są jakieś miejsca pracy, i to oszczędzi wam znowu rozmów, a osoba, która szuka w tej kategorii, będzie sobie chciała sprawdzić. A nawet bardzo często zdarza się, że osoby, które mieszkają w mieście obok, nie do końca znają ulicę. I nawet określenie konkretnej nazwy ulicy z numerem bloku nie zawsze będzie działało na wyobraźnię. Możliwe, że osoba oglądająca pomyśli zupełnie o innej lokalizacji, a rzut właśnie z geoportalu, czy nie z geoportalu, chociaż też przy działkach i przy domach, ale przy mieszkaniach właśnie takie rzucik z Google Maps będzie wspaniałym atutem. Ponieważ tam zazwyczaj są wszystkie podmioty usługowe i produkcyjne, a to przekłada się na lepszy pozysk, jeśli macie w dobrej lokalizacji nieruchomość. Więc to mamy takie dwa zdjęcia uzupełniające. Chyba jeśli chodzi o takie zdjęcia uzupełniające, to by było na tyle, chociaż czasami może właśnie przydać się Wam geoportal i też zrobicie sobie screena. I teraz, żeby Was nie zmyliła ubogość małych miast, mamy bardzo fajne geoportale i pewnie będzie o tym osobny odcinek, ale na potrzeby właśnie galerii zdjęć, jak macie na sprzedaż dom bądź działkę, to macie trzy portale. E-mapa, i praktycznie wszystkie gminy w Sandomierzu mają e-mapę, Samborzec, tak samo chyba Podkarpackie ma tak samo, musiałbym sprawdzić, bo już odchodzimy. Mamy lokalne geoportale, czyli sobie w Google wpisujecie geoportal Sandomierz, geoportal Tarnobrzeg. Z Tarnobrzegiem jest tak, że tam musicie wpisać powiat tarnobrzeski bądź Tarnobrzeg. Więc jak macie w obrębie Tarnobrzega, w gminie, w powiacie tarnobrzeskim, to jest geoportal tarnobrzeski z takich lokalnych i wszystkie gminy, które należą do powiatu, tam będą i tam sobie spokojnie znajdziecie swoją nieruchomość. Bądź, jeśli macie w mieście Tarnobrzeg, no to geoportal Tarnobrzeg. Sandomierz ma to do siebie, że jest geoportal Sandomierz i tam są wszystkie gminy. Ustawiacie sobie tą waszą miejscowość, numer działki i robicie screena. Jeśli widzicie, że tam nie ma zaktualizowanego waszego obiektu, który może niedawno postawiliście, bądź jakiejś tam niedbałości urzędników po prostu nie ma, to prawym przyciskiem myszy w miejscu waszej nieruchomości kliknijcie sobie i tam będzie ID działki. I ten ID działki skopiujcie do geoportalu ogólnego. I tam, jak wyskoczy Wam Wasza działeczka, to jest wszystko zaktualizowane i to też będzie bardzo takim dużym atutem. To mówimy w momencie działek bądź domów z większą działką. Więc no, to mamy takie dodatkowe zdjęcia. A jeśli mamy co do okazania w nieruchomości wewnątrz,
no to celujemy w duże przestrzenie. Naprawdę staramy się te zdjęcia robić wręcz zza progu danego pomieszczenia, jeżeli centralnie na jakąś tam ścianę. To się bardzo mocno, to jest bardzo dobra rada. Dla mnie ona była niezrozumiała, bo ja nie mam takiego wizualnego oka, ale była taka sytuacja, powiem wam, chyba w 18 albo w 19 roku. No, za czasów kariery, kiedy tam sprzedawałem swoje mieszkania. I rzuciłem takie byle jakie zdjęcia nieruchomości, która była bardzo dobrze wykończona i remont tam był no, prześliczny. W sensie to prostota w wykonaniu IKEA i czy tam meble z Bodzia i styl skandynawski. To nie to, że to było jakieś tam ekstrawaganckie rzeczy. Natomiast na tego typu nieruchomości był strasznie duży popyt. O matko, chyba w pół godziny znalazłem nabywcę tylko, i tutaj serio, po tym jak zrobiłem te zdjęcia, takie zdjęcia, o których teraz mówię, bo wcześniej tak no, eksperymentalnie rzuciłem sobie no, takie zwyczajne zdjęcia. One były ładne, bo wtedy chyba w mojej mamie kupiłem telefon, czy moja mama sobie sama kupiła, jakoś tak była, że się coś z tym telefonem zamienialiśmy. No i już jakieś te 12, 13 pikseli. Nie znam się, faktem jest, że to nie był iPhone, no ale już uważam, że dobry był ten aparat. No i zrobiliśmy te zdjęcia. Nie zadbaliśmy o światło, o którym za chwilkę powiem, bo jeśli nie mamy dobrej pogody, bądź układ pomieszczenia nie jest taki sprzyjający, albo robimy zdjęcia w nocy, to musimy zadbać o światło. I teraz mogę wam nadmienić. Światło białe i zawsze, niezależnie od tego, czy słoneczko puka za okna, czy nie, świecimy wszystkie światła, jakie mamy. No bo ja jestem tam cwany, no bo robimy bardzo często te zdjęcia, więc mamy takie specjalne lampy, ale no, nikt nie będzie robił takich zakupów na jedną sesję. No. Bez sensu. Chyba, że chce robić live'y, później jest, no to może to wykorzystać. Także świecimy białe światło. No i właśnie, jak już miałem tą nieruchomość w tym stylu skandynawskim, która no, bardzo dużo miała tam po tym, jak zrobiłem lepsze zdjęcia, zainteresowanie, zrobiłem takie zwyczajne zdjęcia. No i tam był porządek w tym pomieszczeniu, jak robiłem te zdjęcia, ale nie dbałem o to, żeby na przykład ująć jak największą przestrzeń takim trybem szerokopasmowym. To jest bardzo istotne. Znaczy, nie robimy tego rybiego oka. Ktoś, kto tam ciutkę z fotografią ma do czynienia, to wie, o co chodzi z tym rybim okiem, bo to jest takie hejtowane i wśród pośredników, i w ogóle wśród fotografów, jeśli chodzi o zdjęcia nieruchomości, ale staramy się robić te zdjęcia szerokopasmowym obiektywem, w sensie często są takie ustawienia. W telefonach, no chyba, że mamy lustrzankę, to już tam ktoś, kto ma lustrzankę, to doskonale wie, o czym teraz mówię. I dbamy o to światło. No i powiem wam, bez zbędnego home stagingu, dobrze wam mówię? Dobrze, tak. Bez zbędnego home stagingu zrobiliśmy szerokopasmowe zdjęcia po prostu ze światłem. To też nie było super światło. I no, ilość telefonów przed, a po, no to było nie do pomyślenia. To było coś mega, mega, mega dla mnie zadziwiającego, że zdjęcia potrafią tyle zrobić. Jest jeden pośrednik, którego nazwiska nie wymienię, bo najzwyczajniej w świecie nie pamiętam, ale miał szkolenie na Asbiro i on robił obliczenia, w sensie on jest takiej starej daty pośrednikiem, już z tradycją i z mega doświadczeniem. No ale kiedyś pośrednicy nie wiedzieli, że coś takiego jak jest home staging, czy tam po prostu obrobione zdjęcia. Tego typu moda zrobiła się w momencie, kiedy ludzie zaczęli handlować nieruchomościami, czyli tak zwane flipy. I on obliczył, że zdjęcia wpływają na sprzedaż nieruchomości w 96%, czyli mamy
zdjęcia bez homestagingu, takie po prostu, i mamy zdjęcia profesjonalne. I różnica w telefonach to jest 96%. No, jak dla mnie to jest mega dużo, w przypadku dla pośrednika, więc staramy się z tymi zdjęciami. No ale jak już mamy te zdjęcia zrobione szerokopasmowe w odpowiednim kącie i w odpowiedniej pozycji, czyli staramy się robić za progu, żeby ująć całe pomieszczenie, posprzątaliśmy wszystko, wszystkie kwiatuszki wyrzuciliśmy na bok, wazoniki, ścierki i falbanki, i postaraliśmy się, jeśli jest oczywiście taka możliwość, o białe takie tła, w sensie ściany. Nikt nie będzie do zdjęć malował pomieszczeń, ale jak mamy taką możliwość, to polecam. I mamy już na swoim komputerze fotografie, no to pasuje je obrobić. No i przyznam szczerze, że ja tego nigdy nie robiłem, nie umiem tego robić. Mam ten komfort, że u nas w zespole jest osoba, która się w tym pasjonuje i robi to świetnie. A ja podpytałem, ona to robi w Photoshopie albo Corel, taki program. Więc no to już dla dziewczyn chyba, które tam lubią Instagramy, będą wiedziały, o co chodzi, albo i nie, nie wiem. Ja nigdy nie korzystałem z takich tych retuszy, no ale te dwa programy pozwolą wam na zrobienie wyrazistości tych zdjęć. Czyli nie potrzebujemy lustrzanki, nie potrzebujemy fotografa, ale koniecznie potrzebujemy obróbkę tych zdjęć, czyli co tam się dokładnie robi, nie wiem. Ja widzę mega różnicę tak na gołe oko, że te zdjęcia są bardziej wyraziste. No a nie ukrywajmy, że klienci kupują oczami. Nawet jak mamy do czynienia z nieruchomościami, które no, na dobrą sprawę wydawałoby się, że warto zobaczyć i przydałoby się tam je oglądnąć, tak. Te zdjęcia nie powinny odgrywać takiej dużej roli, no to niestety odgrywają. I w czasie hossy, czyli 18-19 rok, gdzie w Tarnobrzegu było mało mieszkań, moje mieszkanie ze zdjęciami przed obróbką się nie mogło sprzedać. I w czasie teraz, gdzie tych mieszkań jest mnóstwo, na przykład w Tarnobrzegu, czy czasami też w Stalowej Woli są takie okresy. Więc no, warto tutaj zainwestować troszkę czasu, bądź zlecić to komuś, bądź oczywiście przyjść do Gero Nieruchomości i oddelegować całą sprzedaż. Wtedy to już w ogóle będziecie zrobione wszystko cud malina i szybko, sprawnie i tanio. Więc no, polecam skupiać się na tych zdjęciach, bo tak. Raz, no ja zauważyłem to po swoich nieruchomościach, czyli przez 2 tygodnie nikt mi nie zadzwonił po zmianie telefonów, w tydzień miałem kolejkę chętnych. No i też to są statystyki osób, które X lat działają na rynku, kiedy zaczynały handlować nieruchomościami, jak jeszcze to wszystko nie miało takiej eskalacji internetowej, gdzie w ogóle sprzedać mieszkanie, no to trwało to tyle, co dzisiaj sprzedaż domu. Nie było tak wzięcia, ludzie nie mieli pieniędzy, nie inwestowali, nie było takiej mody przecież na ciasne, ale własne, bo ta moda dopiero teraz jest, bo już się tam gospodarczo troszkę wyzwalamy, a wcześniej no, budowało się domy na 3 piętra i na 3 pokolenia. No, dzisiaj już na szczęście tak nie jest. Te domy są przerabiane na kawalerki pod wynajem bądź burzone, bo nie ma kto tam mieszkać, a każdy szuka mieszkania. Także podsumowując, dbamy o harmonię w pomieszczeniach, retuszujemy zdjęcia, bo to jest mega ważne, dodajemy lokalizację albo zlecamy sprzedaż nieruchomości firmie Gero Nieruchomości i ja razem z zespołem szybko sobie z tym poradzimy, więc zachęcamy do współpracy. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Jeśli tak, to kciuk w górę. Dziękuję za dzisiejszą frekwencję, bo jak zwykle mnie zadowala. Pozdrawiam.